Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo z gry Far Cry 4 na PlayStation 4. No, my jedziemy po kolejną misję do wykonania. O właśnie, w to miejsce mieliśmy dotrzeć. Awesome together? Like monkeys and bananas. Quick, what do you think when I say monkeys, man? Bananas. Idols, man. Pagan monkey idols. I've like done some unkindness in my day toward my close cousin, the monkey. I'm trying to make restitutions with them on account of the C4 vest. The what? It's like 12 steps, but with guns. Now, I'd go up myself, but like I brought Coco 6 and Bongo 2 with me. And they got no body fat, man. Freeze faster than you can say chimpsicle. This is the problem, because word on the street is there's this monkey statue in some ice cave way up in those mountains. And I know where. Wait, what streets? These streets, dude! Listen, man, the Royal Army's also hunting for that statue, so like, chop chop! To dobra, mało co ta misja mi mówi, ale pojedziemy sobie na miejsce i zobaczymy, o co dokładnie chodzi. Gdzie co, jesteśmy już na miejscu i misja za pierwszym razem tutaj mi się zbytnio nie udała, dlatego już mam fajny pomysł, jakby tą misję można było coś szybko wykonać. Podkładam sobie tutaj C4 i oczywiście kiedy strzelę tutaj przeciwniku beczkę, wszyscy się zaraz zlecą tutaj w to miejsce. Tak mnie zaatakowali szybko, że nawet się nie spodziewałem, więc mam na nich zasadzkę. Zobaczcie, wszyscy, normalnie wszyscy, nie myśląc logicznie, lecą w moją stronę. Nikt tam nie zostanie chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wszyscy lecą tutaj. A tu mała pułapka, pięknie. Resztę dobijemy oczywiście. Ale pomysł miałem fajny. No troszeczkę z ich strony głupota, że wszyscy polecieli, zamiast kilka osób mogło tam zostać, bo ciekawe co by zrobili, gdybym grał w kooperacji i drugi z moich, czy drugi z ich przeciwników by tutaj gdzieś tam od drugiej strony poszedł. Wszyscy by polecieli w jednym z kierunku jednej osoby i moglibyśmy ich ukraść. Dobra, pomysł wyszedł. Za drugim razem, ale pomysł wyszedł. Jak widzicie, znowu jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy niedawno, jakieś 8000 metrów nad poziomem morza, tak więc jesteśmy znów w najwyższych tutaj możliwych terenach, tym razem bez maski, więc najprawdopodobniej troszeczkę niżej tutaj się znajdujemy. Chyba faktycznie wszyscy tutaj, którzy byli, polecieli w moim kierunku. Ja tak sobie mówię, lecę, 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 a pomału każdego wybiję, a się okazało, że wszyscy na mnie ruszyli, więc a dziady, nie, tak z wami pogrywał nie będę. Dobra, pusto. Irk, I found a box, but it's empty. Dude, total cockblock moment. Wait. Hold the blue balls. If the pagans, goombas are still up there, I bet dollars to virgins that they haven't gotten their statue either. Maybe the chimp statue is still on ice somewhere. Oh, wait, man. I just heard what I said. Total stealth pun, bro. Scope out that glacier. No dobra, musimy wbić tutaj gdzieś. Aha, dobra, widzę, jest miejsce na hak. Więc możemy tam się przedostać. Kurczę, podoba mi się strasznie to, że właśnie mamy tą linę. W każdej chwili możemy się gdzieś tam wspinać. Szkoda, że nie mamy takiej troszeczkę większej swobody, że moglibyśmy tutaj wspinać się po każdych górach. No ale dobrze i że coś takiego jest w ogóle. A nie, że musimy naokoło latać. Dobra, wiecie co, ja się z nimi jakoś specjalnie... Skąd on spadł w ogóle? Okej. Mamy skład amunicji, więc spokojnie mogę się wrócić zawsze. Mogę sobie doładować amunicję. Nie wiem, czy mi się dobrze, czy też źle wydaje, ale oni tam chyba coś wysadzają, jakieś ładunki wybuchowe, drążąc jednocześnie tunel tutaj. Czekajcie, wyleczymy się, żeby w razie czego nikt nas nie mógł zaskoczyć. A, tu jest, dobra. Czy tą beczkę w ogóle tu rozwalić? Chyba nie. No dobra. Najwyraźniej jest pusta, że nic tutaj się nie dzieje.
Okej, załatwiony. Pewnie mi tu ktoś zaraz wyskoczy, więc... Nie, mamy skład amunicji, dobra. Okej. Gdzie teraz? Czyżby tędy? Chyba tak. Misja, którą sobie wykonujemy, jest, powiem wam, misją poboczną, bo te misje dla jakichś kolesi typu misja... A ten co tam robi za brzuszki? Niektórych ludzi tu posrało naprawdę. A chyba używanie Mołotowa to nie był to dobry pomysł. Tam mamy też tego kolesia, kurczę, po raz kolejny. On był w Far Cry'u trójce na 100%. Koleś taki potężny, którego stosowanie trudniej jest będzie tutaj pokonać mi. Z tym miotaczem ognia. A też czuję, że damy dobrze do niego zejść, bo stanął mi za ścianą. Miechem, może jakieś zwierzę tam będzie przy okazji. Ej, powiem wam serio, że ja to rzuciłem tak o sobie. Mówię, a, rzucę. A tam faktycznie jakiś zwierzak był. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale faktycznie tam był jakiś kociak, z tego co słyszałem. No dokładnie, widzicie, jest tam kociak po mojej lewej stronie, więc koleś go musiał załatwić. Nie wiem, czy on się pojawił tylko dlatego, że rzuciłem mięsem i tak zawsze będzie, że jak rzucę mięsem, to będzie jakieś zwierzę. Wiem, że właśnie gra mnie informowała, że warto rzucać mięsem w różne strony, aby tutaj zwabić zwierzęta, ale nie spodziewałem się, że w lądowcu i to tym bardziej w środku znajdziemy jakieś zwierzaki. Kolesia tak łatwo, widzicie, pokonać nie jest. Dobra, dostał. Ale to naprawdę, kurde, nie lubię ich na maksa. Jak już ich widzę, to tylko granat albo C4. Zobacz, jaki on ma pancerz w ogóle. I to przez to tak się grubasek tutaj trzyma. No i co teraz, do wody? Widzicie? Chyba tak. No dobra, będziemy płynęli sobie wzdłuż tej liny. Ale też zakładam, że moja postać tak długo nie wytrzyma pod wodą, więc trzeba będzie co jakiś czas. No właśnie, widzicie, mamy przeręble. Trzeba je, po prostu tutaj one zamarzły, ale widać, że były wcześniej tutaj wykute. Możemy sobie... Okej. Widzicie, no możemy nabrać sobie powietrza, możemy też uleczyć postać naszą, czy nie? Czekajcie, aj, trójkątem się ulepsza przecież postać. Bo ona nie ten, nie? Sama się nie... Nie uleczy się sama, dobra. Trzeba... To jest zawsze dziwne w Far Cry'u. Brakuje mi powietrza, na koleś oczywiście co robi? Prostuje sobie rękę. A takie numery już były też w Far Cry'u trójce, więc... To nie jest żadna nowość. Dobra, płyniemy sobie dalej i... Niby się dusi już, ale... Czekajcie, znajdziemy jakiś przerębel kolejny. Wiem, że jeszcze tutaj mam wystarczająco dużo tego zdrowia. Mógłbym popłynąć pewnie do kolejnego przerębla. No, ale wolę, wiecie co, tutaj odzyskać... pełni sprawność, aby nic czasami mi nie zaskoczyło, bo jakby tutaj, nie wiem, jakiś, kurczę, lew morski mnie zaatakował, to miałbym niezłe jazdy. Po tej grze można się naprawdę wiele rzeczy spodziewać. Już tyle zobaczyłem w tej grze, że chyba mnie nic nie zaskoczy. Dobra, teraz tego tutaj wyeliminujemy. Ach! No to pokolorowaliśmy wodę. Śmierć zdało 100 punktów. Dobra. Co teraz?
Mamy skład amunicji, co mi się osobiście bardzo podoba. Czy możemy raport z postępów. Okej, dobra. Czyli oni relacjonują tutaj na tych kartkach to, co się dzieje. Oczywiście, jak was to interesuje, możecie sobie zawsze zatrzymać filmik, spowolnić, są takie opcje na YouTubie. A właśnie, co do zatrzymywania filmików na YouTubie, ewentualnie spowalniania. Ostatnio, czekajcie, rzucę tym miechem, może jakiś znowu zwierzak się pojawi. Ostatnio miałem dwie niewiadome. A mianowicie, zastanawiało mnie, kiedy to śledziłem tego kolesia. Pamiętacie, takiego przemytnika śledziłem w poprzednim odcinku. Ja tam wysadziłem auto nagle w powietrze, nie wiedziałem za bardzo, co się stało. Oraz też zabiłem jednego kolesia, rzucając najprawdopodobniej kamieniem. Jeden z moich widzów wysłał mi, bodajże to był mail, albo to była wiadomość prywatna, albo na streamie mi o tym mówił. Teraz nie pamiętam, gdzie to było mówione. Czekajcie, bo kurde, gadam wam jakieś pierdoły i nie mogę się skupić. No gdzieś jeden z moich widzów mnie o tym poinformował, nawet mi zdjęcia powysyłał. I powiem wam, że chyba na Asku to było, no ale mniejsza o tym. Na YouTubie macie coś takiego jak możliwość spowolnienia i jeden z moich widzów się spowolnił sobie ten filmik. I się okazało, że trafiając w to auto, w które trafiłem w poprzednim odcinku, udało mi się trafić jakąś beczkę, która tam wybuchła, rozsadzając auto. A w przypadku zabójstwa tym kamieniem, to faktycznie zabiłem kolesia jakiegoś kamieniem zwykłym. Więc to było naprawdę coś strasznie dziwnego, ale tak jak wam mówiłem, w tej grze już chyba mnie nic totalnie nie... Wow! Nic mnie nie zaskoczył. W sumie wiecie co, mogłem... Nie byłem zorientowany, że można trafiać te tutaj zwisający lód. Tak to bym to wykorzystał i bym ich wszystko szybko powybijał. A tak nie miałem świadomości w ogóle. O cholera. Mamy tu dwa zwierzaki z tego co słyszę. I niedźwiedzia. Jakiegoś, no właśnie, jest... Cholera. Dobra. To jest coś też dziwnego, naprawdę. Nie ogarniam, czemu potrzebuję tak dużo amunicji, aby móc tutaj zabić zwierzaki. Tam jest jakiś kociak, widzicie? Ale ja stąd spadam. Dalej wskakuj, bo kurde, zaatakuje mnie i będzie... No, dalej. Dobra, uciekam od niego, bo... Za bardzo amunicji nie mam niestety. Ukradnij figurkę małpy. Jest tutaj, widzicie? Rzucimy mięchem, niech sobie tam pójdzie. Teraz musimy iść. Mam informację, że mamy uciec z jaskini, czyli coś mi się nie chce nie wydaje mi się, żebyśmy wracali tą drogą, którą przyszedłem tutaj. Tam były takie, widzieliście, przeskoki, że raczej fizycznie nie byłoby to możliwe, żebyśmy wrócili tamtą drogą. Więc ja się udam tędy. Nawet gra mi wskazuje jakiś punkt. Za bardzo nie wiem, o co chodzi, ale coś mi się wydaje, że będziemy się wspinali. I jacyś przeciwnicy się teraz zlecieli. Nie wiem też, skąd się pojawili nagle. Ale dobra, czekajcie, gdzie tutaj mogę się zaczepić czegoś? Dobra, widzę. Okej. Tak, ciekawe, czy uda mi się uciec od nich. Czy mi zestrzelą w trakcie. Dobra, i gdzie teraz? Powiedzcie mi. Ja też mam ograniczony punkt widzenia. Tam na dole jest czterech przeciwników. Oj, słabo to widzę, naprawdę. Gdzie teraz, do cholery? A, tam czy... Czekajcie. Tak, dobra. Może się uda. Z ledwością, ale się uda, czy nie uda się? No dawaj! Okej, udało się. Ale fuks, naprawdę, mało to brakowało, by mnie załatwili. Jeszcze się wyleczę. I am the wind beneath your wings, man. But don't get any ideas, okay? Because I'm not monogamous. I tried it. It sucked. Bulls gotta run, man. Bulls gotta run. No dobra, lecimy sobie.
Jesus. Is that a harpoon? Dude, meet the Impaler. It's not just for whales anymore, man. I predict this will be the thing in and out of the bedroom. With appropriate attachments. Total indie moment. Did you use a bag of sand? And switch the statue with a bag of sand because there's a pressure plate under it? No. But did you find a pit of snakes? Snakes in the snow? No. No? No, it's cool, man. I'm sure it was suitably epic to appease the monkey gods. Hey, look, I find the other ones, man. I'm gonna call you, okay? No dobra, czyli dla niego będziemy pewnie zbierać jakieś różne rzeczy, jakieś figurki. Misja oczywiście była misją poboczną, ale widzieliście, dosyć ciekawa. Czy co, jestem już tutaj na miejscu i wykonamy sobie kolejną misję, ale już tym razem główną. Znów będziemy musieli podejmować decyzję. Amita. Ajay, Longinus said this was from you. Thank you. Thanks, brother. He also said the opium at the old tea factory was ready to ship. We need to wipe that poison out. Wipe it out? Are you joking? We need to secure that shipment and those fields. Amita, we talked about this. Turning Kirat into a drug state is not the answer. Sabal, we have no natural resources. What happens when we're free? The mines have been stripped, the fields have been ruined for years. So we liberate our people, then what? It's not our way, it never was. You do this, you're no better than Pagan. It's morally bankrupt. Better than being literally bankrupt. Jak widzicie, znowu strony są ze sobą pokłócone. I chętnie wykonałbym misję właśnie dla Amity, ponieważ coś czuję, że ona może nam to kiedyś wynagrodzić. Ale wiecie co, być może zrobimy posłuchajmy obu stron najpierw. I'm in. It's good to have you with us, brother. Mohan didn't start the golden path to peddle drugs. Amita, she's lost. Get to the old tea factory and burn it down. No dobra, jednej strony wysłuchaliśmy, teraz pójdziemy do Amity. Tak jak wam mówiłem, może nam się jakoś kiedyś zrekompensować za to, co dla niej robimy. Pierwsza misja była dla niej. I think you're right about this. I know this isn't the way things should be, but Kirat can't survive if Sabal keeps clinging to the past. Get to the old tea factory. Secure those fields. No dobra, wiecie co? Najpierw pójdziemy, znaczy najpierw, decyzję trzeba podjąć, weźmiemy sobie misję dzisiaj dla niego. Wydaje mi się po prostu ona ciekawsza, spalić wszystko, myślę, że to będzie troszeczkę trudniej niż zabezpieczyć. No zobaczymy jak będzie, zobaczymy jak to wyjdzie wszystko w praniu. Weźmiemy sobie też tutaj mołotowa. Weźmiemy też sobie tutaj nową broń. Bo raczej jak mamy coś podpalać, to będzie nam to niezbędne. No i ruszamy w podróż. Troszeczkę tutaj widzicie, metrów mamy do celu. Jestem już na miejscu, jak widzicie. Widzę spot. See those fields? That's opium. Burn all of it. The crops, the harvested shipment. I want Pagan to smell his fortune going up in smoke all the way from his palace. No dobra, misja jest jasna. Musimy spalić pola i musimy też zniszczyć towar, który został już zebrany. Na polach zainstalowano system zraszaczy, zniszcz generatory, aby uniemożliwić wyłączenie zraszaczy. Ok, czyli pola tak łatwo nie podpalimy. Musimy mieć tutaj wyłączone zraszacze. Ale też nie wiem, czy pamiętacie, podobna misja była w Far Cry'u Trójce. Też tam była taka misja, bodajże w Trójce albo w Dwójce, kurczę, teraz już nie pamiętam dokładnie. Ale wiem, że była taka misja, gdzie musieliśmy podpalić pola. W tym przypadku to była marihuana. Dobra, jeden załatwiony. Kurczę, mogłem sobie wejść najpierw na górę, wszystkich sfotografować, abym wiedział, gdzie kto jest i żeby nikt mnie nie zaskoczył. No ale w sumie możemy też zrobić na zupełnie inny sposób. Tu mamy kolesia, jestem ciekawy, ilu ich tu jest.
pomalutku, pomalutku. Okej. Załatwione. 4 pola mamy oraz 9 stosów aż nam zostało do rozwalenia. W razie chcę, wiecie co, po cichu sobie to wszystko zrobić, żeby w miarę możliwości pozbyć się jak największej ilości przeciwników. Tam dwóch idzie na dół, to sobie to możemy już podpalić. Cholerę, no! Myślałem, że kurde, jak podpalę na górze, to na dole się nie zorientują. No dobra. Też ta broń jest specyficzna, bo w łatwy sposób też będzie się można pozbyć przeciwników. Oni raczej nie mają... Aha, jeszcze psiaki, no nieźle. Oni w bezpośrednim kontakcie z nami nie mają szans, kiedy mamy tutaj taką broń. Też w końcu będzie zwierzęta bardzo łatwo tutaj eliminować, więc też być może, bo wiecie, miałem problemy i strasznie mi irytowała walka ze zwierzętami zawsze tutaj, odkąd sobie gram w Far Cry. Ja dosyć długo już gramy, bo to 7 odcinek, z tego co się orientuję. I może fajne by było zadanie, abym właśnie posiadał w swoim ekwipunku często, jakbym wszedł na jakieś polowania, właśnie palnik oraz jakąś broń. Raczej niedźwiedź długo by nie wytrzymał przy palniku. Dobra, mamy tutaj, zobaczcie, jaki fajny sprzęcior. Byle się pospieszyć i rozwalić jak największą ilość. Cholera. Oczywiście atak jest z każdej strony. Czekajcie, załatwimy sobie tego kolesia tutaj. Najpierw jeszcze psiak cholerny. Widzicie, tutaj załatwianie zwierząt to jest chwila, moment i po nich. Dlatego palnik będzie na pewno bardzo fajnym sposobem na zabójstwa zwierząt. To już mogę wam powiedzieć. Tam jest co najmniej 3. Aj! Też wiecie, jak za bardzo będę tutaj latał, to mogę też i podpalić siebie. A, ten patrzy na górę, czy gdzieś tam jestem. Co za... głupek. Aj, kolejny psiak. Uwierzcie mi na słowo, gdybym miał tego psa rozwalić w normalny sposób, prędzej bym zginął. Wciśniemy sobie tutaj snajperkę. Dobra, tutaj naprawdę mamy broń takiego rażenia, że gdybym tutaj wyeliminował wszystkich wokoło, to uwierzcie mi na słowo, nie musiałbym nic podpalać. Wszystko możemy załatwić tym moździerzem. Zostały nam już w sumie tylko pola do podpalenia i myślę, że tutaj spokojnie damy radę. Zobaczcie to, ile ich tam poszło od razu. Słuchajcie, bo kogoś tutaj mamy, dokładnie, jest tutaj. A, dostał między nogi, pięknie. No dobra, jeszcze widzę, że pomału pola się palą nam, więc idzie wszystko w jak najlepszym kierunku. I trzeba za bardzo tutaj interweniować, aby sobie z tym wszystkim poradzić. Zostały nam jeszcze 2 pola, cholęcia. Ale spierdzielają wszyscy, to mi się podoba. Zobaczcie to, co się tutaj dzieje. I teraz tak, tutaj wsadzimy tą ciężarówkę. Mamy tam jakiegoś kolesia. Już troszeczkę mogę też się z nimi pobawić. Ach, dostał. Kurczę, szkoda, że oni się jakoś nie respawnują tutaj w pewnym momencie, bo mógłbym za pomocą tego moździerzu naprawdę, naprawdę mógłbym zdziałać wiele, mógłbym tyle punktów ponabijać. Niestety gra nie respawnuje nam przeciwników, a wręcz przeciwnie, wszyscy nam tutaj znikają nagle. Tu jeszcze mamy 2 kolesi, widzę. Ahaha! Gincie!
jeszcze przetrwał. Dobra, pobawimy się z nim. Jeden na ostatni został, to czemu się z nim nie pobawić? A to skubaniec, naprawdę. Walczy o przetrwanie. No co za dziad jeden. A, pięknie. Dobra, teraz sobie podpalimy tutaj. Może ten zbiornik? Czy to zbiornik? A nie, dobra. Widzicie, to się samo praktycznie zapala. Tutaj trzeba troszkę oczywiście poczekać, aż wszystko zacznie płonąć, ale w miarę jest ok wszystko. No dobra, wszystko załatwione, jak widzicie. Dosyć łatwo poszło. Wystarczyło znaleźć odpowiednie miejsce. Our souls are tied into the soil and rock. That's what Amita doesn't understand. Jak widzieliście, wystarczyło po prostu znaleźć odpowiednie miejsce do ataku na przeciwnika i wszystko pomału nam się tutaj po prostu popaliło. Tak więc czekajcie, bo tu widziałem jeszcze, że tam ciężarówka przyjechała, więc wiecie co, korzystając z okazji, po prostu ją wysadzimy. Za niszczenie takich ciężarówek, które gdzieś tam jeżdżą w okolicy, one są zaznaczone taką niebieską tutaj ikonką, dostajemy dodatkowe punkty, więc myślę, że warto sobie to wszystko wykonać. Gdzie ona jest? Aha, tutaj, dobra, widzę. Nie ma nikogo w okolicy? Nikogo nie ma. To możemy działać. No dobra. Widzicie? Dostaliśmy dodatkowe punkty, ciężarówka zniszczona oraz dostaliśmy też dodatkową karmę, tak jak naprawdę myślę, że warto to wykonywać. Mówię, gdyby tutaj respawnowali nam się przeciwnicy, byłoby mega, no ale tak nie było. Jeśli chcecie kolejny odcinek dzisiaj, stawcie łapkę w górę, czekajcie na kolejne materiały wideo z tejże gry. Cześć!